Tak sobie pomyślałem, żeby poeksperymentować trochę z nowymi formami przedstawiania wiedzy. No i dzisiaj powiemy o Algorandzie, przypominając trochę takich kluczowych faktów, przypominając trochę takich wyróżników Algorandu i być może, jeżeli już jesteście chwilę związani z Algorandem, to wszystko co dla was będzie oczywiste, no ale z drugiej strony może pewne rzeczy się utrwalą, a z trzeciej strony może to będzie dobry materiał, żeby przekazać osobom, które chcielibyście ewentualnie zainteresować Algorandem, jeżeli uważacie oczywiście, że to ma sens. Nie sposób, mówiąc o Algorandzie, nie zacząć od Silvio Micali, od którego to się wszystko zaczęło. Silvio Micali, no to można powiedzieć, że jest taki prawdziwy czarodziej kryptografii. Informatyk, matematyk, kryptograf z włoską duszą, który zamienił MIT w swoją magiczną wieżę. Jest to profesor z MIT, Massachusetts Institute of Technology, który w 2012 roku zgarnął nagrodę Turinga za swoje liczne osiągnięcia właśnie w kryptografii. Nagroda Turinga, czyli coś w rodzaju Nobla dla geeków, Nobla dla obszaru IT za właśnie swoje kryptograficzne, magiczne sztuczki. No bo ta kryptografia, no to dla nas często jest czarna magia. No i ta kryptografia, którą wymyślił Silvio Micali, zmieniła oblicze m.in. cyberbezpieczeństwa. To on stoi m.in. za protokołami wiedzy zerowej i innymi wynalazkami, które dziś chronią nasze tajemnice w sieci. Ale jego magia na tym wszystkim, co robił w MIT, się nie kończy. W 2017 roku Micali postanowił stworzyć Algorand, blockchain, który jest super szybki, bezpieczny, super tani, o tym będziemy dalej mówić. No, że można byłoby pomyśleć, że nawet ten sam blockchain jest magiczny i działa na włoskiej kawie zamiast na energii elektrycznej. Tej za dużo do działania nie potrzebuje, ale jednak coś tam. Dzięki Algorandowi Silvio Micali nie tylko rozwiązał problemy, z którymi borykają się inne kryptowaluty czy też blockchainy. O blockchain trylema zaraz za chwilę jeszcze powiemy, ale też pokazał, że nadal potrafi zadziwiać świat jako kryptograf, jako naukowiec. Silvio Micali to na pewno naukowiec z błyskiem w oku, który nie tylko rozumie przyszłość technologii, ale też ją kreuje i robi to z włoskim wdziękiem. Bez Silvio nie byłoby Algorandu, no i myślę, że jest to ikoniczna postać w tym kryptowalutowym świecie. Algorand jako jeden z nielicznych projektów może się pochwalić, myślę, że śmiało mogę użyć słowa pochwalić, że ma na pokładzie jako założyciela tak wybitną postać. No to jest taki lokalny, tutaj można powiedzieć, objawiony Satoshi Nakamoto, no bo to co Algorand zrobił moim zdaniem również, za niektóre rzeczy należałoby pewnie bardzo sowicie nagrodzić, być może jakąś nagrodą kiedyś. Dobra, jedziemy. Dzisiejszy odcinek poświęcimy oczywiście Algorandowi. Pamiętajcie, że jest to odcinek techniczny. Pamiętajcie też, że ja jestem czempionem na Algorand Central Eastern Europe. Posiadam algotokeny, więc będzie to moje nieobiektywne zdanie. Zaczynamy. Algorand rozwiązał coś, co nazywamy blockchain trilemma, czyli taki dylemat blockchaina, gdzie Jak to zrobić, żeby bezpieczeństwo, skalowalność i decentralizacja, czyli ten święty graal blockchaina, mógł być zachowany. Ten problem zdefiniował Vitalik Buterin, no i blockchainy walczą z tym, że albo są bardzo szybkie i scentralizowane, albo są zdecentralizowane i wolne, tak jak Bitcoin, no albo są jeszcze inne, te parametry mają zakłócone. No i tutaj właśnie w tym trylemacie blockchaina ten święty graal zaadresował Algorand, a konkretnie tutaj myślę, że pomógł wcześniej wspomniany Silvio Micali. Algorand jako platforma do smart kontraktów no jest naprawdę super wydajna. Znaczy sam blockchain jest tak skonstruowany, że przepycha bloki poniżej 3 sekund. No i to myślę, że jest parametr niedościgniony przez inne layer 1. Te bloki są finalne, czy mamy tu instant finality, gdy blok przeszedł, jest finalność. Mamy 2,85 sekundy średnio jako ten czas, w jakim przechodzą transakcje i są finalizowane na blockchainie Algorand. Jest to, wydaje mi się, że jeden z mocniejszych blockchainów w tym obszarze. Teraz mało tego, że są to transakcje bardzo szybkie, no to tutaj możemy się cieszyć bardzo dużą radością, jeżeli chodzi o koszty tych transakcji. Nieważne, czy jest to jakaś transakcja na tokenie, czy na samym Algocoinie, czy jakakolwiek inna smart kontraktowa, są to super niskie koszty poniżej 1 centa. Wyrażamy to w algosach i jest to dokładnie 0,001 algo za transakcję. Wydaje mi się, że to jest bezprecedensowo niskie. Nie mamy tutaj jakiegoś efektu, że nam te koszty rosną, gdy sieć jest zagrzana i tak dalej. No więc super wydajna platforma do przetwarzania operacji w sposób zdecentralizowany. No właśnie, ta decentralizacja, ważny temat. Tutaj można powiedzieć, że Algorand ma się w tym zakresie naprawdę dobrze, a będzie jeszcze lepiej. No mianowicie na tą chwilę mamy 1300 węzłów, 500 z nich uczestniczy w konsensusie. Nadchodzi, przypominam, Incentivized Consensus, czyli będą nagrody za prowadzenie węzła i uczestnictwo w konsensusie, więc będzie jeszcze lepiej, jeżeli chodzi o tą decentralizację, bo przyjdą nowi. No i oczywiście jesteśmy zielonym blockchainem. Algorand zużywa mniej więcej 7 razy mniej prądu niż Ethereum. Oczywiście są lepsi, tacy jak IOTA, czy można pewnie popatrzeć na inne blockchainy, natomiast jak na blockchain Proof of Stake Algorand jest w bardzo dobrym tutaj tym zielonym trendzie, co się pewnie z różnych regulacyjnych powodów może przydać. Myślę, że super unikalną sprawą dla Algorandu są smart kontrakty, które są wbudowane w warstwę pierwszą. Tym się nie może pochwalić większość blockchainów. To czyni je bardzo tanimi, bardzo szybkimi, no i bezpieczeństwo jest tego samego poziomu, co cały Layer 1 Algorandu. Nie mówimy tutaj o wynoszeniu tego poprzez jakieś inne przydasie na kolejne warstw, więc zapamiętajmy, smart kontrakty na Algorandzie wyjątkowe. No i teraz te smart kontrakty i w ogóle to, że w tym Layer 1 jest tyle możliwości do upchania dzięki kryptografii, dzięki Silvio i całemu zespołowi, no to tutaj mamy też inne takie wynalazki. Tokeny. Tokeny również, wszystko w warstwie pierwszej. Znowu to jest dosyć unikalne podejście, czyli my sobie stworzymy czy to NFT, czy stablecoina, czy jakiś token reprezentujący nieruchomość, czy stokenizowane złoto, czy stokenizowana sztuka. Wszystko jako Layer 1 Algorand Standard Assets, czyli tokeny w warstwie pierwszej, super szybkie, super tanie, tak jak warstwa pierwsza. Atomiczne transfery na tych tokenach możemy wykonywać. Atomiczne transfery doczekały się ostatnio reklamy od Algorandu, pewnie widzieliście. Generalnie wiele asetów przekazujemy naraz albo nie odbywa się transakcja wcale. Atomowa transakcja, która albo się wykona całościowo, albo nie. Bardzo, bardzo to chcemy mieć takie rzeczy, że na przykład komuś przekazujemy nieruchomość, a ten ktoś nam nie przekaże kasy i różne papiery nie zostaną wypełnione w czas, no to byłoby słabo. Atomowe transakcje wbudowane w warstwie pierwszą jest to coś, czego zdecydowanie blockchain potrzebuje, Algorand to ma. Kolejną przełomową sprawą w Algorandzie jest state proofs, które czynią Algorand odpornym na ataki komputerów kwantowych dzięki state proofs. Oczywiście to jeszcze się wszystko musi sprawdzić w życiu. Natomiast state proofs to technologia, która ma również inne zastosowanie. Dzięki state proofs jesteśmy w stanie komunikować blockchainy ze sobą bez użycia mostów. State proofs umożliwiają to, że pewnego rodzaju snapshoty stanu sieci są robione. One są kryptograficznie, że tak powiem, przetworzone i kryptograficznie dostępne na innych blockchainach. Dzięki temu taki state proof z Algorandu może trafić na inny blockchain, na przykład na Solana albo na Ethereum i tam już lokalnie odpytujemy ten state proof tak, jakbyśmy gadali z lokalnym blockchainem. Nie trzeba mostu, żeby dowiedzieć się, co się dzieje na Algorandzie. I podobnie nawet Solana może sobie taki state proof wziąć od siebie i wyeksportować do Algorandu albo dowolnej innej sieci i wówczas ta inna sieć może z tego state proofa korzystać, gadając sobie, sprawdzając na bieżąco, co się dzieje na tym innym blockchainie. To jest przełomowe podejście do komunikacji blockchainów. Są, jak wiecie, z moich innych filmów podejścia, które robi Internet Computer, gdzie również buduje komunikację bez użycia mostów. Są podejścia, które są stricte mostowe, ich jest dzisiaj masa, no i są też takie innowacyjne wynalazki jak state proofy, które Algorand opracował, które również umożliwiają, że być może mosty nie będą potrzebne, być może mamy bezpośrednią komunikację blockchain to blockchain. Ja state proof lubię porównać do czegoś takiego, to jest tak jakbyśmy mieli dwa pokoje, te dwa pokoje to są tak jakby dwa osobne blockchainy, no i w jednym pokoju stoi telewizor, w którym jest pokazywane, co się dzieje w drugim pokoju, a w tym drugim pokoju jest kamera, która daje projekcję na ten telewizor. Jest tu pewne opóźnienie i to jest, powiedziałbym, ten minus, natomiast widzimy jakiś podzbiór tego, co się dzieje w pokoju A, przebywając w pokoju B. No i teraz na odwrót, jeżeli równocześnie też w pokoju B będzie kamera i w pokoju A będzie telewizor, to możemy na bieżąco te oba pokoje sobie podglądać i mieć dostęp do informacji, nie wizytując tych pokoi, czyli nie ponosząc tego wysiłku przejścia z pokoju do pokoju, zobaczenia i wrócenia. To takie wymyśliłem tutaj obrazowe spojrzenie na state proofy. No a jak tam wygląda poziom adopcji tego ghost chaina? Jak tam minionki, czy jakieś minionki tutaj zamieszkały w tym mieście? No trochę tego jest. Wydaje mi się, że nie najgorzej. Od czasu, gdy sieć powstała, przeprocesowała ponad 2 miliardy transakcji. 2 miliardy 200 milionów transakcji. Ta liczba rośnie. Są naprawdę bardzo obfite miesiące ostatnimi czasy. No to jest niemało. To chyba nie jest miasto widmo. To chyba nie jest ghost chain. Jeżeli sobie popatrzymy na ilość wszystkich minionków, którzy się zarejestrowali na sieci Algorand, no to mamy tutaj 36 milionów kont, unikalnych kont. Oczywiście to nie jest tak, że jest 37 milionów minionków. Czasami jeden minionek będzie miał więcej kont, niektóre konta powstają, potem są nieużywane. Natomiast no jest na pewno jakaś metryka adopcji, możemy sobie popatrzeć na te konta, potem dalej możemy popatrzeć, ile faktycznie tych minionków używa te konta na bazie dziennej. No i to już jest bardziej mówiące o tym, ile faktycznie jest takich użytkowników na sieci. No i w zależności od tego, jaki dzień, jaki okres, no to to się waha 30-40 tysięcy do 200 tysięcy tysiąców adresów aktywnie dokonuje transakcji każdego dnia jako taka daily active addresses. No to wydaje mi się, że jest to całkiem żyjąca sieć. Od 40 000 przemian do 200 000 minionków każdego dnia loguje się i coś tam na tej sieci zadziała. Chcąc wspomnieć jeszcze takie unikalne rzeczy na Algorandzie, jest to m.in. rekeying, czyli możliwość zmiany klucza prywatnego bez zmiany klucza publicznego. No to jest przydatne w wielu zastosowaniach. Można powiedzieć, że to jest taka możliwość zmiany hasła do banku, gdzie mamy tutaj zdecentralizowany bank, zdecentralizowany sposób przechowywania go, a naszym kluczem to jest klucz prywatny. Rekeying umożliwia kryptograficzną podmianę takich kluczy, zachowując ten sam adres publiczny. Komentując dalej jeszcze takie unikalne rzeczy algorandowe, no to myślę, że warto wspomnieć o Zero Downtime. Algorand Blockchain od czasu jak wystartował przez 5 lat działa 24/7. Nie miał żadnego przestoju, żadnej czkawki, żadnej sraczki. Cały czas działa. Nie potrzebuje przerwy na weekend, nie potrzebuje przerwy maintenance'owej. Cały czas działa. Wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne dla blockchaina, by nie był jakimś tworem, który ma awarię. No bo jak na tym mają się budować chociażby te finanse przyszłości, no to tak byłoby słabo z niedziałającym blockchainem, a znamy już, tutaj nie będę się dalej znęcał, przypadki blockchainów, które potrafią mieć outage i to nawet kilkanaście tych outage miał taki jeden blockchain. No i taka to jest ta solą w oku naszego kryptoświata, są pewne blockchainy. Cóż, dobra, Algorand działa, miejmy nadzieję, że działać będzie bezustannie, bezawaryjnie, zero downtime. Więc reasumując, Algorand charakteryzuje się pewnego rodzaju elegancją. Elegancją tego, w jaki sposób została zaprojektowana ta technologia, gdzie w warstwie pierwszej mamy tak wiele rzeczy nienagmatwanych, prościutko zrobionych przy pomocy piękna kryptografii, której zaczęliśmy, którą tutaj sygnuje swoim imieniem, nazwiskiem Silvio Micali. Więc no to ma pewne konsekwencje. Ta elegancja projektu, elegancja architektury sprawia, że na Algorandzie mamy wiele rzeczy możliwych. Można powiedzieć, jak to się nazywa, jest to ten Swiss Army Knife, czyli mamy zgrabnie zapakowane w takim scyzoryku wiele funkcjonalności. W tej naszej warstwie pierwszej wiele funkcjonalności. One są dostępne, gdy je potrzebujemy, gdy ich nie potrzebujemy, nie przeszkadzają. Mamy atomowe transakcje, mamy tokeny w warstwie pierwszej, mamy smart kontrakty i ile inne rzeczy, które dzisiaj tutaj Wam omówiłem. To jest wszystko ładnie opakowane jednym blockchainem Algorandu, dlatego tutaj tak mówię o tej elegancji. Ta elegancja jest możliwa dzięki bardzo ładnemu krojowi, który tutaj krój nadaje nam kryptografia, która pochodzi z warsztatu Silvio Micalego, więc niektóre rzeczy można próbować robić bardzo na okrętkę, jak się nie zna pewnych sztuczek magicznych, kryptograficznych, a te sztuczki tutaj w Algorandzie na pewno są mocną stroną. Dzięki temu te sztuczki pozwalają zrobić takie rzeczy, że szczena opada, ale tak naprawdę sztuczki pozwalają robić takie rzeczy, że inni, którzy tych sztuczek nie potrafią, bo nie mają takiej rangi kryptografów, no muszą robić workaroundem, chociażby w postaci mostów, albo chociażby w postaci warstwy, na której się odbywa tokenizacja czy smart kontrakty. Algorand nie musi i wszystko zgrabnie, elegancko zapakował w layer 1 swojego blockchaina. No i jeżeli ktoś ciutkę kuma, o co chodzi, to wiecie, jak bardzo przełomowe to jest. No i w kolejnym odcinku chciałbym między innymi Wam powiedzieć o kilkunastu projektach z obszaru teraz tego głośnego, modnego, trendowatego Reward Assets, czyli aktywa ze świata rzeczywistego, które są faktycznie tokenizowane w oparciu o blockchain. Algorand tutaj się zdecydowanie może pochwalić takim dorobkiem w tym obszarze. Mamy projekty, które tokenizują zarówno obszar nieruchomości, obszar rolniczy, tak to sobie nazwijmy, obszar artystyczny, praw autorskich, tokenizują różne inne dziwne rzeczy, które używamy na co dzień, tokenizują również muzykę, tokenizują również duże fundusze rynku pieniężnego, no i masa innych rzeczy. Postaram się to jakoś ładnie, zgrabnie zebrać i w kolejnym odcinku Wam zaprezentować. Nie wiem, czy w formie takiej graficznej. Dajcie znać, czy Wam się to podobało. Dajcie znać, czy ta forma jakoś lepiej dociera, gorzej. No i bazując na tym będę się próbował jakoś tam dostosować. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam. Cześć.